Siemanko, ja jestem Technokrata, witam Was w kolejnym Techniusie i dzisiaj miał być film ze wspólnego oglądania konferencji AMD, ale powiem Wam szczerze, ja po całym dniu pracy dopiero teraz wróciłem na mieszkanie. Jest 21 godzina, film trwa pół godziny, a nie chcę tego robić za przeproszeniem. Na inne słowo bym tutaj użył, ale powiem na odwal się. I teraz Wy zgaduj, nie zgadujcie w komentarzach, co chciałem powiedzieć. Nie chcę tego tak robić, więc przyniosę to na jutro, że tak powiem, oglądanie. Chociaż jutro chyba będę miał dla Was jakąś recenzję, więc to też nie do końca na jutro. Tak czy inaczej, wrócimy do tego tematu na pewno, bo temat jest rozwojowy. Na razie zobaczyliśmy tylko ceny i zapowiedzi oczywiście procesorów AMD. Naprawdę fajnie się prezentują, ale właśnie może jakiś podsumowujący film. Taki ładniejszy, fajniejszy, z takimi ładnymi przebitkami z konferencji, albo po prostu oglądanie konferencji. No nie ukrywam, o cenach już wiedziałem rano, jak się obudziłem, to wiedziałem, zatweetowałem Wam też, jak te ceny wyglądają. No zaimponowali mi, tak jak mówiłem, że zaimponują mi, jeżeli obniżą cenę. Obniżyli cenę Ryzena 9 7950X, czyli najwydajniejszego. Ona tutaj została nieznacznie obniżona w stosunku do poprzedniej wersji. No, nawet znacznie, nie, że nieznacznie, znacznie, o 100 dolców jest tańszy. Natomiast niestety procesor, który moim zdaniem powinien być tą najlepiej wycenioną jednostką i generalnie, który będzie najbardziej cierpiał na tym, że zestaw AMD będzie drogi, no to procesor Ryzen 5 i on nie została tutaj cena obniżona. Zostaliśmy przy starych cenach, ale w dzisiejszym filmie głównie chciałbym się jednak zająć zastanowieniem się, jak będzie wyglądała opłacalność Ryzenów w stosunku do Raptor Lake'ów, których ceny też nam wyciekły 5 dni temu. Jakby, ja nie wiem, przegapiłem tego newsa. Znaczy, ja tego newsa widziałem, ale nie zrobiłem Wam o nim filmu na kanale. I to był błąd. Chyba, że zrobiłem. Nie mam pojęcia. Nie robiłem tego filmu. Nie obrabiałem tego tematu na kanale. Tak czy inaczej, tutaj chodzi o ceny Raptor Lake'a, które wyciekły w kanadyjskim sklepie. I pamiętajcie, te dolary, które tutaj widzicie, to są dolary kanadyjskie, nie dolary USD, tylko CAD. Ja ostatnio, kiedyś robiąc Wam filmik o bodajże cenach kart płyt głównych z serii X670, właśnie pod nowe Ryzeny, popełniłem to w oparze, mówiłem o cenach tych płyt głównych w kontekście właśnie kosztu, jakby kosztowały w dolarach na tym przecieku, a kosztowały właśnie w dolarach nie amerykańskich, a kanadyjskich, więc ta cena jest tutaj niższa. 940 dolarów to jest około 700 kanadyjskich, to jest około 717 dolarów amerykańskich, więc powiecie, panie, ale to jest cały czas 17 dolarów drożej niż przepotężny Ryzen 7950X. Natomiast mamy coś takiego, że producenci w Stanach Zjednoczonych, iPhone, jakieś tam cokolwiek, co pokazują, pokazują bez podatku. Dlaczego? Bo w różnych stanach Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, nie ma chyba Stanów Zjednoczonych Ameryki Południowej, są Stany Zjednoczone, Meksyku, chyba nie ma. W żadnym kraju nie jest państwem stanowym żaden kraj Ameryki Południowej. Więc te ceny są jakby bez podatku i trzeba tutaj doliczyć jeszcze podatek do tego. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak wydaje mi się, że jest, że ta cena nie kończy się z przelicznikiem. W Stanach, może w większości Stanów faktycznie ta cena tak wygląda, jak na prezentacji, ale już w Kanadzie jest inny podatek od elektroniki. Tak samo jest w Kanadzie, tutaj już też jest doliczony tak jakby podatek. No i plus oczywiście te ceny mogą być tutaj zawyżone ze względu na jakiś podatek od nowości, czy w ogóle na to taki kaprys, że sobie wrzucili, więc zróbmy sobie ceny, jakie tam nam się podobają, może ktoś kliknie. W związku z tym ceny są stosunkowo podobne. Najgorzej moim zdaniem wygląda porównanie
i siódemki, która niby w dolarach amerykańskich wychodzi za $505, a tutaj mamy za 400 do Ryzena siódemki, więc tak naprawdę no $100 różnicy. To jest potężna różnica i tutaj już porównanie Ryzena 7 i siódemki nie wygląda tak różowo. Wszystko skończy się o to, jak będą wyglądały wydajności tych procesorów w grach, no bo na prezentacje AMD tutaj znacząco lepsze są Ryzeny 9, tak jak zresztą się spodziewałem, tak jak oczekiwałem i tak jak powiedziałem, że musi być i to mi się podoba. Natomiast no, w pomiarach syntetycznych już tak to nie wygląda w stosunku choćby do 12 generacji, w takich syntetykach, które być może nie uwzględniają większej ilości pamięci V-cache. Nie V-cache, tylko ogólnie cache, bo V-cache to jeszcze nie dostaną, to dopiero następna generacja Ryzenów. Tak czy inaczej, ostatecznych testów, porównań zobaczymy dopiero po premierze. Premiera, znaczy my zobaczymy recenzję prawdopodobnie, w tym ja, bo ja nie będę recenzentem, niestety. AMD, jak oglądacie, to wyślijcie procesor. Najlepiej z całą platformą. Bardzo proszę, potestowałbym. Albo ktokolwiek, kto chce wysłać. A może się znajdzie ktoś, kto będzie chciał wysłać. Chyba wiem. Chyba wiem, że może się ktoś znaleźć, ale lepiej nie zapeszać. Tak czy inaczej, te procesory mają trafić do sprzedaży pod koniec września, ale 15 września mają trafić do przedsprzedaży i wtedy też prawdopodobnie zobaczymy recenzję tychże procesorów u youtuberów, którzy dostaną z takich bądź innych źródeł te procesory. No i wtedy się przekonamy, jak to wygląda wydajnościowo, jeżeli chodzi o gry i tak dalej. Bo tutaj tak naprawdę syntetyki chyba po raz pierwszy w historii mówią nam tak mało o tych procesorach. Wiecie, pokroju Geekbencha, Cinebencha i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Właśnie ze względu na pamięć cache, która będzie wykorzystywana bardzo dobrze w grach, no i w specyficznych benchmarkach. Tak czy inaczej, no ten film miał być o opłacalności tychże procesorów, więc powiem Wam tak, opłacalność, pomimo tego, że ceny, właśnie tutaj ten Ryzen 7 w stosunku do i7 wygląda dużo korzystniej, natomiast trzeba pamiętać, że i7 zyskała teraz więcej rdzeni i tak jak Ryzen 7 to jest dalej 8 rdzeni 16 wątków, tak i7 to jest 8 rdzeni 16 wątków plus 8 rdzeni, czyli 24 wątki, czyli tak naprawdę i9 12 generacji na przykład, więc tak naprawdę moglibyśmy tak te procesory porównywać wydajnościowo, cenowo będziemy je porównywać inaczej i moim zdaniem skończy się pewna era porównywania segmentów takich stricte i7, Ryzen 7, i5, Ryzen 5, i9, Ryzen 9, tylko moim zdaniem bardziej adekwatne teraz będzie porównanie cena platformy na takim, jakby bierzemy jedną płytę główną z pamięciami RAM i co możemy za te pieniądze poskładać, jakby dokładamy jakiś procesor, wychodzi nam jakaś kwota i co my możemy poskładać u konkurencji, żeby było jak najwydajniej w tej samej cenie. Coś takiego, nie? Tutaj i7 wychodzi drożej i moim zdaniem ona, jeżeli taka faktycznie będzie cena, to będzie przegrywać być może to bezpośrednie zestawienie, nawet platformowe z Ryzenem 7. Natomiast złośliwi mówią, że te $100 różnicy, złośliwi, no widziałem wśród komentarzy na moim Twitterze, jedna osoba tam skomentowała, bardzo trafna uwaga, że te $100, no to tak naprawdę pożre cena obowiązkowych RAMów DDR5. Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że powinniśmy spisywać AMD na straty, bo ma DDR5, ponieważ wiele osób składające na procesorach czy to 12 generacji Intela, czy 13 teraz nadchodzącej, moim zdaniem już będzie kierować swój wzrok w kierunku DDR5, bo tak, bo chcą, bo im się podoba i tak dalej. Owszem, osoby składające na i5, czy i7, raczej DDR4, ale na i9 już raczej DDR5. No i w sumie tutaj możemy porównać tak naprawdę te ceny do tego, po jakiej cenie jest sprzedawana tutaj 12900K. 12900KS jest tak pierońsko drogo wyceniona, że wychodzi drożej od 13 generacji, a będzie na pewno mniej wydajna. Natomiast 12900K jest sprzedawana za $817 kanadyjskich. No, czyli cenę tutaj mamy podniesioną o jakieś 12-13%.
Tak, skoro tu mam 940, to 817, tak w pamięci licząc. No, coś takiego będzie. Od 12 do 15% mniej więcej. No i mniej więcej analogicznie wygląda to też dla innych procesorów. Co prawda tutaj, jeżeli chodzi o Intela, możemy się bawić i brać wersję bez karty graficznej, a AMD już w każdym procesorze będzie miało zintegrowaną kartę graficzną. To na plus, co prawda będzie to taka karta graficzna typowo pod wyświetlanie obrazu. Raczej nawet nie będzie miała startu do Integr od Intela. Natomiast jest to bardzo fajne, że już się to stało standardem w procesorach AMD. Tutaj ogromny plus. I piątka 13600K będzie kosztować $350. No, patrząc na to zestawienie tego sklepu, oczywiście musimy to brać przez jakiś pryzmat, że to jednak mogą być dane nie do końca sprawdzone. To też jest wzrost rzędu tych 15% w stosunku do i5 12600K. Natomiast i5 13600K dostanie dodatkowe rdzenie słabe, nie tylko 4, a już 8 rdzeni słabych dostanie. Natomiast tutaj 12500 i 13500. Mamy tu 13500, nie mamy tutaj procesora 13500 niestety w tym zestawieniu. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w tym segmencie budżetowym nastąpi rzeźnia niewiątek, czyli AMD będzie przegrywało z Kretesem, z Intelem, no bo Intel ma dostęp do platformy, do starszej platformy. Koniec końców, mimo wszystko, musimy czekać na testy wyników wydajności i jakby też trochę testy poboru prądu, bo one moim zdaniem już teraz też będą nam definiować cenę zestawu, koszty grania i tak dalej, bo jakby też to należy uwzględnić. Natomiast cenowo i tak wydaje mi się, że pod względem kosztów platformy, no tutaj zdecydowanie Intel będzie wygrywał, no bo dostęp jest do tańszych płyt głównych serii 600, nie będzie trzeba kupować serii 700, więc tutaj też jest to na plus, a pod procesory pokroju 13500, 13400, no to mamy nawet płyty z chipsetem B, więc tutaj też to bardzo tanie wychodzi. Płyty z chipsetem B650 też mają wyjść, jeżeli chodzi o AMD, ale to prawdopodobnie później. No i na to też czekam, bo to też moim zdaniem będzie troszeczkę tutaj sprawiało, że te zestawy na AMD będą bardziej opłacalne. Mimo wszystko, mimo tego, że te ceny Intela rosną i trochę się tego obawiałem, że wiecie, jak Intel zobaczy i cieszę się, że AMD też obniżyło ceny tych procesorów, bo jeżeli ceny procesorów, jakby jeżeli wyniki wydajności będą blisko siebie, no relatywnie blisko, to Intel, jeżeli zachowałby stare ceny, tak jak AMD, albo nawet obniżył, miałby dużo bardziej opłacalną platformę. Więc czemu mieć dużo bardziej opłacalną platformę? Wystarczy mieć trochę bardziej opłacalną platformę. Czemu zostawiać dużą przerwę cenową? Ja będąc Intelem, nie mówię, że Intel tak myśli, ale ja będąc Intelem myślę sobie, kurczę, no więc ci moi klienci mają dostęp do tańszych płyt głównych, do tańszej ich pamięci. No i jeżeli nasze procesory będą też tańsze, bo byłyby, jeżeli by zachowały stare ceny, albo porównywalne cenowo, no to nasza platforma wychodzi tak S2000 taniej. Przykład, taki czysty przykład abstrakcyjny. Wychodzi 2000 taniej niż no, taka sama platforma od AMD. Czemu ona ma wychodzić 2000 taniej? No przecież, dobra, klienci się rzucą i kupią nasze rzeczy, więc fajnie, ale dźwignijmy tą cenę o 1000 zł. Tak, taki przykład mówię. Dźwignijmy cenę o 1000 zł. Nadal nasza platforma będzie o 1000 zł tańsza, więc nadal nasi klienci, czy też klienci rzucą się na nasze produkty, bo wyglądają fajnie opłacalnie, ale my zarobimy o 1000 zł więcej. Więc paradoksalnie to jest ten kasus, o którym ja kiedyś mówiłem. W stosunku do tej rywalizacji bardzo dużo osób dziękuję AMD za tą rywalizację, ja też im za to dziękuję. Jakby to, że właściwie pani Lisie Su, bo od kiedy przejęła stery nad AMD, to dostajemy takie fajne cuda i to faktycznie ruszyło rynek. Znaczy, nie wiemy, co by było, gdyby się Ryzeny nie pojawiły, gdyby nadal jakieś fiksy królowały i tak dalej. Nie wiemy, czy nadal byśmy mieli 4 rdzenie 8 wątków. Nie możemy tak mówić, bo to się sprowadza do takich niektórych frazesów polityków, którzy oni rzucają, strasząc
jedną stroną, drugą strasząc po prostu jakąś taką przeszłością sprzed kilku lat. No można tak to rozważać, ale generalnie no ja bym tak na to nie patrzył, że nadal gdyby nie Ryzeny, mielibyśmy 4 rdzenie, 8 wątków. Wydaje mi się, że zdecydowanie nie, bo choćby jest konkurencja ze strony ARM-ów, które idą w tą ilość rdzeni mocno, więc prędzej czy później ta konkurencyjność wielorodzeniowa na Intelu zostałaby wymuszona. No i choćby cały czas jest zapotrzebowanie na większą moc obliczeniową, więc to też zostałoby wymuszone. Intel jest tylko małym trybikiem w świecie technologii i to, że oni by produkowali procesory 4 rdzenie 8 wątków, nie wymusiliby, żeby cały świat ograniczył zasoby, które są potrzebne do mocy obliczeniowej pod procesory Intela. Nie, to raczej procesory Intela, czy też ogólnie procesory dostosowują się do potrzeb zasobów technologicznych obliczeniowych, więc ta ilość rdzeni i tak by rosła. Tak czy inaczej, no ja mam taką teorię, że ta konkurencyjność na rynku AMD Intel wpływa na pozytywnie i wpływa cały czas pozytywnie na nas, ale też jednocześnie jest taką troszeczkę spiralą cenową. I tak jak podałem Wam przykład, jak ja na przykład na miejscu Intela dźwignąłbym ceny, jeżeli byłbym firmą, bo jestem nastawiony na robienie zysków, to niewątpliwie tak te ceny są dźwigane. Tak samo AMD przy prezentacji serii 5000 pomyślało. Oni pomyśleli, no dobra, tak wycenialiśmy przez lata, dobrze, wyceniliśmy serię 1000, dobrze, 2000, 3000. Przychodzimy z serią 5000 i oni już w laboratorium testując te procesory wiedzą. Mamy więcej rdzeni, dużo więcej rdzeni niż Intel. Teraz stworzyliśmy świetną jednorodzeniowość, nasze procesory będą najlepsze w grach. A na dodatek mamy dostęp do starszej platformy i tańszych płyt głównych, więc nasze nowe Ryzenki, jeżeli będą zbyt tanie, będą tak samo wycenione jak była seria 1000, 2000 czy 3000, no to nasi klienci i tak się rzucą na ten produkt, bo będzie to najlepszy produkt na rynku, ale my zarobimy mniej, więc dźwignijmy cenę. Dlatego też, no jakby to są takie tylko bardzo mocne uproszczenia tych dywagacji, bo to są oczywiście na te ceny tych procesorów Intela i tak dalej, składa się cała masa czynników, nie chcę tego sprowadzać tylko i wyłącznie do tego, że producenci dźwigają ceny, bo żeby zarobić więcej, bo jakby było za tanio, to by zarobili mniej, a mogą zarobić więcej. No nie, no to nie należy tak zero-jedynkowo traktować, ale to jest taki przykład, że właśnie taki kazus podnoszenia cen może się dziać. Ze względu na to, że no skoro my oferujemy podobne procesory, ale nasza platforma jest dużo tańsza, to czemu ma być dużo tańsza? Niech będzie tylko trochę tańsza, klientom to wystarczy, żeby kupić nasz produkt. Niektórym, bo niektórzy kupią z czystego sentymentu dany produkt, nawet jeżeli będą musieli, nie wiem, dopłacić stówę, dwie stówy. To też przy cenach rzędu kilku tysięcy za na przykład platformę na i9 nie jest jakaś różnica. Jest różnica przy platformie na i3. Tak, tam stówa czy dwie stówy to jest już tak naprawdę koszt jednego modułu RAM, czy nawet jak dopłacenia do lepszej płyty głównej, więc to już jest znacząca różnica. W momencie, kiedy kupujemy i9, no to nie jest jakaś znacząca różnica. No ale tam też te jakby dysproporcje na tańszych procesorach są inne. Dobra, kończymy na dzisiaj. Tyle moich dywagacji. Dajcie znać w komentarzu, napiszcie swoją opinię na ten temat, które procesory Waszym zdaniem, która platforma Waszym zdaniem będzie bardziej opłacalna nadchodząca. Czy to będą Raptor Lake'i, czy Ryzeny serii 7000. Napiszcie mi to, będę też wiedział, kto obejrzał do końca ten film, te moje takie trochę poplątane dywagacje, ale no jest to bardzo ciekawa sprawa, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę oczywiście miłej nocy, dnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się w kolejnych filmach, które oczywiście już jutro. Miejmy nadzieję, że jutro już wcześniej niż dzisiaj, wczoraj. Do zobaczenia. Cześć.